Święty Józef, mąż sprawiedliwy, pojawia się na kartach Ewangelii. Wspomnieliśmy już, że w Ewangelii nie mamy żadnej wypowiedzi Józefa, ale ewangelista i Mateusz, i Łukasz trochę nam o Józefie mówią. Najpierw to, że był człowiekiem sprawiedliwym. Święty Józef pojawia się jednak w określonym momencie historii ludzkości. Oto ewangelista Łukasz mówi o spisie ludności, który został zarządzony przez Cezara Augusta. Augustus to jest wyraźne znamie boskości. W tym czasie, kiedy taka zbieżność, kiedy dokonuje się wcielenie Syna Bożego, Jego przyjście na świat, jako Boga człowieka, to równocześnie rzymscy cesarze, by tak rzec, dojrzeli do tego i pomogli innym dojrzeć, że każą sobie oddawać cześć boską. Zarządzenie spisu ludności to poważna sprawa. Imperium Romanum, wielkie, olbrzymie państwo, które ma swoje potrzeby, które ma swoje finanse i tutaj najprawdopodobniej te względy, by tak rzecz fiskalne, były jakimś silnym motorem zarządzenia, które spowodował zarządzenie tego spisu ludności z całego świata, jak pisze ewangelista Łukasz. Józef więc przyjmuje to wezwanie jako obywatel, udaje się więc zgodnie z zarządzeniami do Betlejem, do swojego miasta, do miasta związanego z królem Dawidem. I rzecz, którą trzeba zauważyć, odnotować, że ten spis ludności, wydarzenie takie administracyjne, polityczne, jednak tutaj Pan Jezus, można powiedzieć tak, zdążył się urodzić, i musiał zostać też zapisany w tych rejestrach ówczesnej ludności, ówczesnych obywateli Imperium Romanum, choć kwestia obywatelstwa rzymskiego to jest jakaś bardziej skomplikowana, ale możemy przyjąć, że tutaj już zaistniał w tych ówczesnych rejestrach statystycznych. Czyli nie tylko, że stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, ale także został zapisany, podobnie jak i święty Józef, jego najświętsza matka Maria, we wspomnianych rejestrach, a więc to uczłowieczenie Boga, Syna Bożego, ma już swój taki zapis właśnie metrykalny, taki administracyjny. Nie można go wypisać teraz z historii. Dodajmy, że były różne takie próby podważenia historyczności Jezusa. Dzisiaj nikt w zasadzie z poważnych komentatorów, nikt nie podważa tej historyczności. I jeszcze jeden, bardzo myślę, taki ważny moment w życiu Najświętszej Rodziny Nazaretańskiej, w szczególniejszy sposób może związany też ze świętym Józefem. Mamy w Ewangelii Łukasza przytoczone zdarzenie, 12-letni Pan Jezus, który udał się z rodzicami na święto Paschy do Jerozolimy, a potem jakby się zagubił, 3 dni go szukali. No, miał 12 lat, było tam sporo jego krewnych, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, więc prawdopodobnie miał okazję do różnych spotkań, ale tak jakby się poniekąd zagubił, rodzice jego stracili go z oczu. Odnajdują go potem, to jest ta bardzo taka często też i obecna w ikonografii, scena Jezus pośród uczonych doktorów, uczonych mężów izraelskich, zadaje im mądre pytania, daje mądre odpowiedzi, ale potem taka puenta świętego Łukasza, że kiedy go odnaleźli, wrócił Jezus z nimi do Marią i Józefem do Nazaretu i był im posłuszny, był im poddany i wzrastał w łasce i mądrości u Boga i u ludzi. Ten moment powrotu, a więc ponowne jakby ukrycie się na lat prawie 20 w Nazarecie i to wzrastanie, z jednej strony posłuszeństwo, a z drugiej strony, czyli podjęcie tutaj tego wszystkiego, co tworzy tą właśnie wspólnotę rodzinną. No, wyraźna jakaś hierarchizacja, można powiedzieć, pewnych obowiązków, pewnych zadań. Ale jak wiadomo, w rodzinie człowiek doświadcza w sposób bardzo jakiś bliski,
człowieczeństwa, swoich rodziców, doświadcza też jakby tej rozwojowości własnego człowieczeństwa, własnej jakiejś potencjalności. Wiemy, że Józef był cieślą. Kiedy Józef uznał to za już taki czas sposobny, zaczął Jezusa wdrażać w obowiązki zawodowe, także w obowiązki religijne, które jak każda pobożna rodzina izraelska, także Najświętsza Rodzina wypełniała. Mówimy, że Józef był cieślą, taki jest przekaz ewangeliczny, z tym, że komentatorzy mówią, że owe cieślstwo było prawdopodobnie też związane z jakąś sztuką kamieniarską, czyli takie cieślstwo troszeczkę można powiedzieć rozszerzone. Drewno jest w Palestynie, ale takim budulcem pierwszym to kamień. I to kamieniarstwo, no gdzieś tutaj ci, prawda, budowniczowi myśleli często łączyć to, co było z kamienia, jakieś elementy konstrukcji, z tym, co powinno być i było z drewna. No nie było wtedy syntetyków różnych. I tutaj Jezus wzrastał, to znaczy jakby z całą pokorą przyjmował trud bycia człowiekiem, takiego wzbogacania własnego człowieczeństwa. W tej chwili mówię to tak, trzeba by to ująć pewne takie cudzysłowy, dlatego że no, trudno nam tak, tutaj to jest jakiś język analogiczny. Ale no coś takiego było przez te prawie 20 lat tego właśnie bycia w tej rodzinie, bycia członkiem tej rodziny, dzieckiem. Tak był przecież postrzegany jako syn Maryi Józefa. Jan Paweł II mówi, że praca poniekąd czyni człowieka bardziej człowiekiem. Czyli to właśnie to wzrastanie, bycie bardziej człowiekiem poprzez pracę. Bycie też no, tym człowiekiem jako dziecko Boże też poprzez modlitwę, wypełnianie prawa religijnego. To wszystko dokonywało się pod opieką, specjalną troską, którą okazywał święty Józef swojemu synowi. Świadom będąc również tych tajemnic, które mu zostały objawione. Rola Józefa jest do pewnego stopnia jakby taka modelowa, wzorcowa, jak bardzo ważna jest pozycja ojca. Józef działał w stosunku do swojego syna w znaczeniu tym, że był tutaj w wymiarze ziemskim, zapewniał to swoje ojcostwo. Z jednej strony pod natchnieniem w jakiejś takiej współpracy ścisłej z tymi poleceniami, które otrzymał od Boga poprzez anioła, który mu się objawiał, który najpierw mu kazał anioł przyjąć małżonkę, która była brzemienna, aby dziecię urodziło się właśnie w małżeństwie. A potem drugi raz, kiedy trzeba było chronić życie dziecka, i nocą, jak pisze Ewangelia, udał się Józef, Jezus, Maria, udali się do Egiptu, aby tam przeczekać czas prześladowań krwawych, które zgotował Herod. A z drugiej strony Józef doskonale jako ten człowiek sprawiedliwy, wychowany w głębokiej religijności starotestamentalnej, dopełnił tego nakazu obrzezania dziecka i dopełnił nakazu nadania mu imienia tym samym, a równocześnie też nakazu wykupienia pierwszego potomka płci męskiej. Taki był obyczaj, co dokonało się w świątyni jerozolimskiej, obrzezanie dnia siódmego, to wykupienie dnia 40 po narodzinach Jezusa. Przeto Cię upraszam serdecznie, Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie, a w końcu